Rozpoczynamy etap 18 ombre en Rozpoczynamy nietypowo, bo od, jest dzisiaj 25 lipca, to ja rozpocznę od życzeń dla wszystkich Krzysztofów, między innymi dla mnie sam sobie też składam życzenia. Wszystkich Krzysztofów serdecznie pozdrawiam między innymi no oczywiście żen Krzysztof pośmiertnie tego któremu zawdzięczamy żółtą koszulkę. Bo on też przecież Krzysztof to Krzysztof. Więc wszystkiego najlepszego drodzy e, Krzysztofowie. E, 200 kilometrów, proszę Państwa, na dzisiejszym etapie z Embrę do Valois. Te 200 kilometrów wiedzie, proszę posłuchać, trzymać się mocno poręczy foteli e, przez Izoar, Lotare, Galibie i zjazd później jest, proszę Państwa, do mety. Niestety. Meta nie z, kończy się etap na Galibie, samym na szczycie, ale na zjeździe i wtedy no, jest czas, żeby dogonić tych wszystkich górali, którzy pewnie będą innych zawodników zostawiać gdzieś tam, mając nadzieję, że ich zostawiają w pobitym polu, ale nie zawsze to tak jest. Trochę niespodziewanie dobrnęliśmy w Wysokie Alpy, ale już tak się rzeczywiście stało. Ambrun to jest miasto często czterokrotnie pełniło rolę miasta startowego, ale ono jest słynne głównie wśród triatlonistów. Tour de France gościł tu tylko czterokrotnie, chociaż lista zwycięzców etapowych wąbra to jest całkiem fajna. Simon Gerand, Carlon Sastre, Christoph Rümibossen Hagen to dobre nazwiska w światowym kolarstwie zawodowym. Meta w Valois, skąd pochodzi dwukrotny mistrz świata w slalomie, ale narciarskim, Jean-Baptiste Grange, tylko raz kończył się tutaj etap. Tour de France to było w 1972 roku, kiedy wygrał jadący w żółtej koszulce słynny Edy Merckx. Ciężkie chwile przeżywał na tym etapie Louis Okania, jego wielki rywal, który nie ukończył Wyścigu, on często był pechowy, raz wygrał, ale parę razy miał okazję, coś tam zawsze stawało na przeszkodzie. Informacja dla Tomka i Dartka. 13 km po starcie jest podjazd o nazwie, proszę posłuchać, Górka Uczesanych Panienek. Bardzo mi się ta nazwa podoba: Demoiselle Coiffé. 4 km podjazdu, 5,2%. Taka jest średnia, takie jest średnie nachylenie, trzecia kategoria. Przyznałbym za nazwę przynajmniej drugą kategorię. Do zobaczenia.